podczas naszego styczniowego spotkania w Łodzi przeprowadziliśmy ankietę, a jednym z jej głównych postulatów było zorganizowanie spotkania, na którym zaprezentujemy nasze rozwiązania software'owe w bardziej praktyczny sposób. Tak jest. Minęło kilka miesięcy i spotykamy się ponownie z Państwem właśnie w tym celu. Możemy traktować to na zasadzie dogrywki z ostatniego spotkania, a ci z Państwa, którzy nie dotarli na to spotkanie styczniowe, zobaczą dzisiaj pewne rzeczy, które były na tym spotkaniu i tym samym dowiedzą się o pewnych funkcjonalnościach nowych, które są w naszym systemie. Korzystając z okazji i trochę w formie wprowadzenia w temat, odnoszę wrażenie po wielu rozmowach z klientami, że głównym obszarem, w którym Prinect, czyli nasze rozwiązania informatyczne, są wykorzystywane, jest prepress. Natomiast chcemy Państwu zaprezentować, chcemy pokazać, chcemy udowodnić, że tak naprawdę jako Heidelberg od wielu, wielu lat tworzymy swego rodzaju ekosystem, który jest w stanie wspomóc Was w codziennej pracy w każdym obszarze, z którym macie do czynienia w swojej drukarni. Niezależnie od tego, czy będzie to obszar biznesowy, czy będzie to obszar produkcyjny. Pragnę też nadmienić, że tak naprawdę jest to jedyne tego rodzaju rozwiązanie, które może być dla Państwa dostępne, które jest dla Was dostępne w ramach Production Managera, który może być wzbogacony zarówno o część biznesową w postaci Business Managera, jak też od niedawna jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu rozwiązania w zakresie druku czy produkcji opakowaniowej czy etykietowej, włączając w to również obsługę maszyn semirotacyjnych. Żeby nie przedłużać, pokażemy. Czas i pora przejść chyba do konkretów. Chyba największa nowość ostatniego roku. Na pewno. W przypadku Prinecta. Kolejny krok ku uporządkowaniu rzeczywistości i uprzyjemnieniu codzienności w każdej drukarni, która ma do czynienia z opakowaniami, czy ma do czynienia z etykietami. Połączenie, czy pełna integracja Production Managera, Business Managera i oprogramowania Prinect Package Designer. Jeszcze Signal Station Label Pro. Dokładnie. Które tak naprawdę sprawia, że praca z opakowaniami czy etykietami jest zdecydowanie bardziej efektywna, automatyzuje wiele zadań. Zaczynamy od utworzenia wyrobu, który dostaliśmy od klienta. Wpisujemy jego nazwę, jakiś opis, wybieramy klienta. Jeżeli oczywiście jest to nowy klient, musimy go utworzyć. W tym przypadku ja już mam wpisanego jednego z listy. Nie mamy żadnego kształtu, bo jest to nowy kształt dla klienta, więc utworzymy nowy z jakąś nazwą. I teraz tak, klient powiedział, że nie wie, jaki to jest kształt. Czy według standardu FFQ, jak ma, jak wiemy, tak naprawdę znamy tylko wymiary tego opakowania. Więc wpisujemy 80 na 50 na 120 kierunek włókien wzdłuż szerokości i wybieramy rodzaj podłoża. Nie konkretny papier od producenta, tylko podłoże, na którym będzie to drukowane. Mając taki kształt, przechodzimy dalej, 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 dalej. System kopiuje te wszystkie właściwości do danego wyrobu i tutaj również przechodzimy dalej. Możemy ustawić statusy, jeżeli nie chcemy, to przyklikujemy po prostu do samego końca. Efektem końcowym jest wyrób, do którego dodajemy plik PDF. Ten PDF trafia do Production Managera i zwrotnie ze wszystkimi informacjami wraca do Business Managera. Mamy tutaj podgląd, możemy zobaczyć katalog obrazu wyrobu, tym samym
dostajemy w chwilę, moment raport z preflightu, który pokazuje nam wszystkie właściwości dotyczące tego dokumentu, charakterystykę, kolorystykę i oczywiście z tego pliku PDF system wyekstrahował nam plik CF2 w kształcie pojedynczego wykrojnika. Widzimy, że mamy tutaj cmyk plus jeden panton, wyrzuciliśmy lakier i możemy zobaczyć zużycie farby w milimetrach kwadratowych oraz pokrycie procentowe dla danego koloru, dla danej separacji na jeden użytek. Tym samym skopiujemy sobie wyrób do nowego wyrobu z nową nazwą. Skopiujemy sobie tak naprawdę wszystko poza kolorystyką, ponieważ kolorystyka będzie zaczytana z kolejnego, drugiego pliku PDF, który dostarczy nam klient. Tu tak samo przechodzimy i tutaj, tak jak powiedziałem, odklikujemy wszystkie kolory. Niech system sam nam zaczyta je, udostępni i wypełni nam te informacje. Dodajemy kolejny plik PDF do drugiego wyrobu. To nie się dzieje w tle, a my skopiujemy sobie ten wyrób do kolejnego, trzeciego wyrobu. Tym samym utrzymamy trzy różne wyroby, różne kolorystycznie. Klikamy dalej, przyklikujemy to i znowu odhaczamy kolorystykę i wrzucamy plik PDF do trzeciego wyrobu. I tak samo możemy zobaczyć, jakiego rodzaju tutaj jest kolorystyka, jak ona wygląda. W tym akurat przypadku te kolory są zbieżne. Mamy Pantone 7686C w pierwszym, drugim, jakim trzecim wyrobie. Widać, że na tak zwanych patkach tam kolorystyka lekko się zmienia. Mamy kolor zielony, lila, róż oraz czerwony. Klikamy nową wycenę z gangingiem, żeby wycenić koszt i narzut na tą wycenę dla tego konkretnego wyrobu, lub klientowi przedstawić ofertę. Wybieramy standardowy wyrób, w tym przypadku jest to kartonik bez wykończenia. Podstawową ilość to będzie 10 tysięcy sztuk. Wybieramy teraz ten kształt, co nowo został wyekstrahowany z pliku PDF, czyli ten ostatni nasz. System automatycznie wszystko nas zaciąga, tu wpisujemy tylko ilość kolorów w wierzchu i na spodzie. Mamy 5 plus 0, więc tutaj możemy wykończenia arkusza dodać, wybieraliśmy lakierowanie dyspersyjne błysk oraz szczancowanie i przechodzimy dalej. Na wybranych podłożach, które mamy, system wybierze rozwiązanie i tutaj tym samym na bazie tego pojedynczego kształtu chcemy, aby system znalazł nam automatyczne rozwiązanie dla wykrojnika. Czyli integracja na poziomie business managera, production managera oraz package designera powoduje, że system automatycznie wykona za nas pracę konstruktora. I tak naprawdę utrzymaliśmy na bazie parametrów wpisanych gotowy wykrojnik. Koszt, tutaj celowo wpisałem złe dane dla lakieru dyspersyjnego, żeby wskazać, jak szybko system sam jest w stanie nam pokazać, gdzie są problemy, jeżeli chodzi o koszty. Arkusz łączony, w tym przypadku wyceny, w tej przypadku tej wyceny wygląda w ten sposób, że mamy jeden użytek dla wszystkich 9-12 użytków. Na samym końcu mamy składanie i sklejanie na maszynie Diana, czyli wykończenie ogólne. Ten schemat wygląda w ten sposób. Schemat produkcyjny, schemat technologiczny. Mamy podstawową ilość 10 tysięcy, czyli mamy i schemat, mamy wykończenie, mamy pakowanie w pudłach na palecie i dostawę do klienta w okolicach Warszawy. Tym samym możemy wydrukować ofertę, przesłać ją klientowi jako załącznik e-mail i jeżeli klient nam zaakceptuje tę ofertę, możemy przejść do ekspedycji. Ekspedycja polega na zapotrzebowaniu na dany wyrób. Klient powiedział, że zgadza się na te warunki, na cenę, ale chciałby, abyśmy wydrukowali mu trzy różne wyroby, czyli te trzy, które utworzyliśmy wcześniej, z różnymi nakładami. Czyli mamy opakowanie w wersja pierwsza, druga, trzecia z nakładami 10, 15, 20 tysięcy. Mają wszystkie charakterystyczne cechy, które są dla danego wyrobu podpięte. Tworzymy zapotrzebowanie i teraz na bazie tego zapotrzebowania stworzymy pracę, czyli zlecenie już produkcyjne. System wykrywa nam tak naprawdę zbieżne informacje, o których wspomniałem wcześniej, czyli tę kolorystykę, wykończenia, papier. Piszemy sobie zestaw trzech opakowań. Niech znajdzie nam rozwiązanie na maszynie XL106 pięciokolorowej z lakierem. Mieliśmy wcześniej wykonany już wykrojnik podłoża i niech znajdzie nam rozwiązanie.
znalazł nam rozwiązanie dla tych trzech wyrobów, połączy je nam na jednym arkuszu i ono, jak widać, mamy z naddatkami każdy z tych wyrobów, poza trzecim, tak? Mamy 12 tysięcy, mieliśmy 10, 2 tysiące naddatku będzie. I tutaj drukujemy, kroimy, oczywiście możemy dodać się sztancowanie, jak za chwilę pokażę. W arkuszu łączonym wygląda to w ten sposób. Że mamy pierwszy wyrób na dole, później 4 sztuki drugiego i 5 sztuk trzeciego wyrobu. Dołożyliśmy sztancowanie, czyli mamy druk, sztancowanie i sklejanie na dianie. I wysyłamy łącznie z kartą technologiczną JDF-a do systemu. Zakłada się praca w kokpicie, mamy te trzy wyroby. Przede wszystkim mamy już schemat impozycyjny, czyli cały layout, do którego już są wrzucone pliki PDF w odpowiednie miejsca, to są oczywiście odpowiadające wyrobom. I oczywiście zaraz za chwilę zobaczymy, jak system przesłał nam całą technologię, którą tu widzimy, wykończenia arkusza, wykończenia generalne, czyli wykończenia ogólne. I w procesingu mamy zaszytą całą technologię, która wynika z kalkulacji, ze zlecenia. Nie trzeba jej tworzyć od początku. To nam oczywiście daje możliwość zaplanowania tego zlecenia. Zaplanujemy, znajdziemy to zlecenie, zaplanujemy je od przodu. Czyli forward scheduling. No i jak widać, mamy tutaj druk, sztancowanie, ewentualnie krojenie i później podział już na trzy wyroby z odpowiednimi nakładami, z odpowiednimi ilościami, przede wszystkim z odpowiednimi czasami produkcji. I tym samym możemy spojrzeć na job ticket, który jest osiągalny na każdym z data terminali na urządzeniach i maszynach zaangażowanych w produkcję tego zlecenia. Job ticket, jak wiadomo, może być personalizowany. Ilość informacji zależy tylko i wyłącznie od klienta. Jest wiele sposobów na to, żeby choćby do maszyny drukującej, ale tak naprawdę do każdego procesu produkcyjnego, dostarczyć informacje o operacji, która ma być realizowana, o zleceniu, które ma być realizowane. W przypadku maszyny drukującej możemy wykorzystać standardowo PPF-kę, z której korzystają od lat wszyscy, a która tak naprawdę ma liczne ograniczenia, bo pozwala na to, żeby przenieść w zasadzie informacje formalne, dane administracyjne, dokładnie. Jedną z nowości w Prinekcie, wprowadzoną bodajże 2 lata temu, jest obsługa formatu CSV, który pozwala na to, żeby przenosić dane nie tylko do maszyny drukującej, ale przenosić je również do maszyn postpresowych, a tak naprawdę wspomaga zakładanie zlecenia w Prinekcie. O ile oczywiście jesteśmy w stanie tę CSV-kę z jakiegoś innego systemu wygenerować, przygotować i przesłać. Tak naprawdę najpełniejszą formą, którą możemy wykorzystać i którą my wykorzystujemy w przypadku integracji pomiędzy business managerem a Prinectem Production, produkcją, jest standard JDF-JMF. W tym momencie przekazujemy i jest to tak naprawdę jedyny sposób na to, żeby wykorzystać jedną z technologii, którą promujemy od wielu lat, czyli technologię push-to-stop, tak, która pozwala na to, żeby zautomatyzować, może nie zautomatyzować, pozwala na to, żeby maszyna drukująca, falcerka już dzisiaj, również linie do krojenia, pracowały w trybie autonomicznym, nie automatycznym, ale autonomicznym, czyli w trybie, w którym to nie operator obsługujący urządzenie zarządza jego pracą. Operator jest w tym momencie swego rodzaju nadzorcą i pomocnikiem, którego funkcją jest pilnowanie, aby w autoloaderze były załadowane płyty na kolejne zlecenie i aby na podawaniu było właściwe podłoże. Tak jest. Dodatkowo po realizacji zlecenia
od pewnego czasu mamy możliwość zapisania wszystkich jego parametrów, zarówno tych, które dostarczyliśmy w postaci JDF-a, jak też tych, które operator indywidualnie ustawia w przypadku każdego zlecenia, zapisać zwrotnie do Prinecta i w przypadku wznowienia wykorzystać te dane po to, aby przyspieszyć proces narządu, przyspieszyć proces realizacji takiego wznowienia. Oczywiście jednostkowo ta oszczędność nie będzie duża, ale w przypadku drukarni, dla której wznowienia stanowią istotną część produkcji, w skali roku te oszczędności, które możemy w ten sposób uzyskać, czy efektywność, którą jesteśmy w stanie zwiększyć dzięki wykorzystaniu tego rodzaju funkcjonalności, jest zdecydowanie interesujące. Są znaczące, tak.